Jutro mamy update, także szykujcie się na nowe świąteczne skiny, a my dzisiaj pokażemy Wam top 20 zimowych i świątecznych skinów. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, wbijamy jakieś 3000 łapek, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem. I napiszcie w komentarzu, którym waszym zdaniem skin jest najlepszy, my pokazujemy wam nasze tutaj top skiny, w naszym zdaniem, który jest najsłabszy i najlepszy. I jeszcze oczywiście wpisujcie w sklepie nasz kod. Rafał, jaki jest kod? Ewela Pauza YouTube, jeśli go wpiszecie, napiszcie w komentarzu, my przypinamy wam serducha. No i przechodzimy do pierwszego skina, który prawdopodobnie może wejść do gry. Tak, jest to skin numer 1, także naszym zdaniem najgorszy tutaj z tych wszystkich i jest to taki, moim zdaniem, dlatego go oceniliśmy na 1, bo jest słabo wykonany, co? Tak, on jest bardzo słabo wykonany i możemy sobie w sumie wszyscy naraz wymyślać nazwy do tych skinów, także wszyscy niech sobie napiszą jeden w komentarzu i jak nazywamy tego skina. No, ja bym go nazwała bałwan. Bałwan? Ja bym go nazwał Zgredek. Zgredek. Tak, słuchajcie, to jest widać taki typowy bambyk, tylko ktoś zmienił kolor na szary, dał 3 guziki i głowę bałwana, także to by było na tyle, także niestety ten skin oceniliśmy na 1. Rafał, ty... Jeszcze mam migacze na tych, na butach. Także słuchajcie, możecie też razem z nami oceniać, ile byście dali temu skinowi od 1 do 20. My dajemy 1. Przechodzimy do kolejnego skina i jest to chyba najlepszy koncept skina, chyba najlepszy przemyślany skin, ale słabo wykonany, bo nie jest on pokazany, jakby wyglądał na postaci. Także słuchajcie, to jest taki skin prezent, też mi się podoba, tylko on na pewno byłby mało używany, bo byłby wielki, także to jest taki w formie prezentu na głowie kokarda i on jest niestety narysowany ręcznie i dlatego jest też tak słabo tutaj wykonany i dlatego go oceniliśmy tylko na 2. Ja bym go nazwał złodziejka prezentów, coś takiego. Efela, ty jak? A ja nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Przechodzimy do kolejnego skina i tutaj mamy... Tutaj ten skin też jest fajny pomysł, tylko też znowu wykonanie jest takie sobie, ale sam pomysł sobie bardzo fajny, co? Bardzo fajny. Tak samo wygląda Bambik na lamie z karnetu, który mamy teraz w sezonie i tu jest no taki świąteczny, no zobaczymy, no prawdopodobne, że ta lama może być lekko zmieniona właśnie w takiego renifera. Właśnie! No, bo to jest już to. Jutro zobaczymy, co tutaj nam się szykuje. Także ten skin jest oceniony na 3, przechodzimy do skina top numer 4. Zobaczcie, tutaj już takie bardziej skiny nieświąteczne za bardzo, ale tutaj ten facet jest taki jednak przypominający zimę, lód i nie? Lawa, to jest coś takiego, lód i lawa. Tak, ogień myślę. I woda, coś takiego, nie? Albo ogień i woda, ale bardziej tutaj lód mimo wszystko. Tak, także tutaj ta pani za bardzo nie pasuje do naszych świąt, ale on pasuje, jest to taki, ja bym go nazwała Dziadek Mróz, a ty? No ja bym go nazwał taki Bambik z wyspy, która do nas przypływa. Taki on jest trochę podobny do Ragnaroka, co? Bo on taki też trochę zimowy, nie? Także tego skina oceniliśmy na 4. Zobaczycie, tutaj może pomyślicie, że trochę mało, ale zobaczcie, że tam dalej są dużo fajniejsze skiny. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do naszego tutaj, jakby to nazwać, cukiereczek. Ja bym to nazwała, to jest taki, zobacz, okulary, taka bandama, to jest jakiś ten, terrorysta? Jakiś zbójnik taki jest, rozbójnik. No fajnie to wygląda, fajna tarcza na pewno zapożyczona od naszych Black Knightów. Bardzo ładny skin. No mi się tak średnio podoba, ale daliśmy tutaj 5 ocenę, tak. Ale i tak szczerze to tak średnio się ten skin. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze 15 skinów i na samym końcu zobaczycie te najlepsze. I tu przechodzimy, mamy misia. Tak, misiów mamy jak wiecie bardzo dużo i tu jest taki miś choinkowy z czapką Mikołaja. Bardzo ładny skin, choinka, na pewno taki miś wyjdzie. No ta choinka to trochę tak ktoś krzywo ją nakleił chyba, co? Wydaje mi się, że wyjdzie taki skin, mimo wszystko. Misiowy, taki świąteczny. Mi też się wydaje, że też właśnie w takiej czapce Mikołaja, ale że nie będzie może cały zielony, tylko bardziej właśnie coś czerwono-biały, coś takiego, nie? Dobra, przechodzimy do top 7 bodajże to jest teraz. Tutaj mamy zorzę polarną, a jak wiecie na zapowiedzi, jest zorza polarna w tle i ktoś tutaj zrobił zorzą, co się kojarzy. No misie polarne, no, także może będzie jakiś tutaj miś. Fajnie ten skin, mi się podoba, taki miły, nie? No mi też się podoba, tylko bez tych ciuchów by był lepszy, jakby był rzeczywiście takim zwierzakiem, no nie? Co miś? A mi się właśnie to podoba, że głowa i ubranie. No dobra. Ja bym go nazwała miś. No dobra, ja bym go nazwał polarnik. Polarnik, dobra. I także tego skina oceniamy na 7. Lecimy do 8. Lecimy do 8 i na 8 kryje się Yeti. On jest fajnym pomysłem, ale jak teraz patrzę tak na niego, to on jest straszny. No straszny, ale może być taki skin, to też jest bardzo, bardzo prawdopodobne, tak. Że w ogóle coś te oczy pojawi. Świecące, w ogóle te wszystkie skiny bierzemy z różnych źródeł. To są skiny, które ludzie robili, także tutaj z Instagramu, z YouTube'u, z różnych źródeł. I ten skin, moim zdaniem, ja bym chyba mu dała mniejszą ocenę jednak.
Mniejszą? No. No dobra, ale dobra, ale oceniliśmy go na 8, możecie pisać jak wam się podoba, ale co do pomysłu to fajny taki Yeti. Dobra, tutaj mamy top 9 i tu mamy tylko zbierak i tutaj jest zbierak. Zobaczcie, tu jest ta laska bardzo rarowata, wiecie która. I tu nałożony jest tylko taki renifer, no słabo ale, to wygląda tak. Ale szczerze. Fajny pomysł na taki kinof, taki fajny. Słodki Red Nose, jest taki też skin, to by było fajna para, taki skin z rogami i taki jeszcze kinof z rogami. W sumie bardzo prawdopodobne jest to, że oni zrobią do pary skiny, bo nie ma do pary. Chociaż Świąteczny? Tylko jeden jest, tylko jeden do Hognoga jest ten gość w czapce. I pierniczki jeszcze są. I pierniczki, ale no to brakuje do Renifera, męskiej postaci. I jeszcze jakiś skin tam był. I babka do orzechów. I do elfa. I do elfa. Także może zrobią tam przeciwników płciowych, tak to mogę powiedzieć. No. Także ten skin to numer 9 i przechodzimy do półmetku. Zobaczcie, tego skina oceniliśmy na 10. Tu już lepsze się zaczynają. Tu już w ogóle ten skin tak wygląda, on jak rzeczywiście by taki miał do Fortnite'a wejść, to ktoś już po prostu graficznie fajnie to zrobił. Łopata do odśnieżania jako ten. Ta choinka to... Aha, to plecak ta choinka. Tak. Ale tak, fajny pomysł. Fajny pomysł, no naprawdę. No i taki trochę taki Eskimos, co? Ja bym trochę kolorystycznie może inaczej to zrobiła, bardziej może w jakichś odcieniach białych, ale to, że łopata jako kilof i choinka jako plecak to fajny pomysł. No ale wszystko fajnie do siebie pasuje przy tej kolorystyce też zauważyłem. No, tak jest. Przechodzimy do top 11. Zobaczcie. I co to jest? To jest reliferek. Tutaj mieliśmy jednego takiego skina w sklepie, takiej babkę HF, taki piżamie hamburgera, nie? No. Chyba podobna na wzór, tylko to jest w ubraniu Reniferka. To jest takie, nie że babka Renifer, tylko normalny człowiek w ubraniu Renifera. Fajny pomysł. W takim kostiumie, fajnie to wygląda, ale chyba wydaje mi się, że gorzej od tego skina, który był wcześniej. Także tutaj zrobiliśmy mały błąd, tak myślę, że to powinno być wcześniej, a tutaj powinien pojawić ten z łopatą. Przechodzimy do 12. Na 12 mamy Mikołajową. Tutaj ten skin jest chyba w Ratowaniu Świata, także ktoś tak tylko troszkę przerobił, ubrał czapkę i to jeszcze tak chyba za duża ta czapka troszkę. No, ale jeśli chodzi o koncepcję, to jest fajne. Spoko, taka pani Mikołajowa. Fajne właśnie też, taki Mikołaj by był jako skin, nie? Plecak tutaj z prezentami, znaczy worek z prezentami. No fajny pomysł. No i pamiętajcie o tym, że właśnie z Reddita biorą pomysły na skiny, także ci ludzie, którzy tam wymyślają te skiny też, później to trafia wszystko do gry, prędzej czy później. A patrz, ta Mikołajowa jest niegrzeczna, bo ona taki tatuaż ma na ręce. Przechodzimy dalej. I tutaj mamy kolejnego misia. Ten misi już mi się bardziej podoba. Ten misi jest najlepszy z tych misi wszystkich chyba. Mówisz? No. Taki śnieżynka tutaj na oku, śnieżynka, kula taka fajna, była taka kula jako plecak, nie? No, albo jako żeby tam śnieg padał. Jakby Rifta takiego zrobili. No, bardzo ładne. Tutaj na spodniach ma takie, są takie laski cukrowe, to ale taka laska i ta śnieżynka mi się na środku bardzo podoba. No, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Następne zdjęcie tutaj, 14, top 14, tutaj mamy naszego Black Knighta, ale przerobionego na White Knighta. Kurde, ciężko to. Także spoko pomysł, żeby był właśnie tylko biały rycerz, taki zimowy, także fajnie, tylko tutaj... Taki lodowy jakby Tylko tutaj to wykonanie nie jest aż takie fajne, ale sam pomysł sobie fajny, także na 14 oceniliśmy to. No i też pamiętajcie, że te skiny właśnie są z tego sezonu, w którym były święta, także Black Knight pochodzi właśnie ze sezonu świątecznego. Tak jest. Bo dużo osób o tym nie pamięta. Dobra, przechodzimy sobie dalej i tutaj już chyba jeden z najlepszych. Tak, tu jest fajne, bo to jest taki nie za bardzo taki aż przesadzony jakiś misiek czy coś, tylko normalny skin, tylko lekka ozdoba tutaj, cały czerwony, no ja bym go kupiła, on jest bardzo ładny był. Tylko za 800, za 800. No, cały czerwony i takie światełka, żeby świeciły. To trochę podobno tylko takiego, co teraz taka babka króliczka jest, nie? Mm-hmm. Też tak. I ona też ma. Także ten skin, nie wiem, czemu go tak słabo oceniliśmy. Słabo? No, 15. No, ja bym go... On jest bardzo fajny. Mówisz? No, fajny, bardzo mi się podoba. Chyba, że są jeszcze lepsze, ale to zobaczymy. No, są jeszcze lepsze. Ja myślę, że to jest lepszym skinem, bo tu jest jeszcze jeden misiek, zapomnieliśmy o nim. I tutaj jest Renifer, najlepsze wykonanie tego skina. Jeśli chodzi... Tamta koncepcja była super, to co była wcześniej, ale tu jest najlepsze wykonanie tego skina. Ten nosek świecący na czerwono też super. I ta kokardka czarna pasująca z tyłu. To wygląda jakby był w grze. No, taki totalnie świąteczny, no, bardzo ładny ten skin. Bardzo ładny. Ja bym go kupiła, a nawet jak byś za 2000. Go nazwała? No Rudolf. Misiu Rudolf, dobra. Nie, Rudolf, zwykły Rudolf, czerwony nos Rudolf. Słuchajcie, przechodzimy do 17, do naszej ulubionej liczby. I kto tam jest? No i tu mówiłem, że jest lepszy skin, mówiłem. Tak, słuchajcie, tutaj już bałwanka widzieliśmy na samym początku, także tutaj może zajmiemy się tylko tym lodowym gościem. On w ogóle ma ciało chyba karbida, a głowę ma jakiegoś takiego, ale fajny skin. Bardzo fajny skin, bardzo fajny. W ogóle fajnie było jakby na przykład jakby było coś takiego, jakby zima była na mapie i słońce, to jakby przychodził do słońca, żeby się roztapiał. W tego karbida. No, a ten bałwanek też na pewno lepszy niż ten, co był na pierwszym miejscu. Kochanie, nie zapominaj o tym, że bałwanek jest dopiero teraz, także... Aha.
Tutaj właśnie my oceniamy to pod względem i jakości wykonania, i względem tych przedmiotów, które są. Także on tutaj zasługuje na 18 miejsce. Tak, bo tu jest kilof, jest też plecak, też choinka, na pewno też mi się wydaje... Jest miły z twarzy, nie? Na pewno będzie taki plecak w grze właśnie choinka. I kilof taki zamrożony, także bardzo ładny, fajny taki skill. Można by było stać, jakby było wane dodali na mapie, stać i trollować ludzi. No. Słuchajcie, dwa ostatnie skiny, Rafał, pokazuj. Słuchajcie, mamy Gultropera, na którego każdy czekał, ale w zimowym wydaniu. Jest też, mi się wydaje, że lepszy niż ten zielony. No jest lepszy niż ten zielony, chociaż ta kolorystyka, no widać, że tu jest tylko zmieniona... Kolorek. Tak, tak, zmieniony kolor. Fajnie to wszystko wygląda, bardzo fajnie, tylko jakby był uśmiech jeszcze na twarzy, to już by był w ogóle kozak, i nie? Nos czerwony. I nos czerwony. Nie, no żartuję. Także słuchajcie, to jest top 19, także ostatni top, pierwsze miejsce dla nas, uwaga, 20 uwaga. Punktów mu przyznaliśmy. No, Regenerator Riderka, tylko zimowa. Dokładnie, bardzo tak. Ładnie ona wygląda. Piszcie w komentarzach, które wam się skiny najbardziej podobały i czy byście chcieli grać w tym sezonie zimowym takimi właśnie skinami. No i to już tyle, trzymajcie się. Na razie, hejka!